Czy widać w kolejnym odcinku z Gothic 2 na moim kanale Złote Wrota oczywiście i dziś pierwsze co to ja bym sobie ciutkę dźwięki efektów muzyczki też przyciszył, bo trochę mi tłucze czasem po uszach, więc no ściszmy też tutaj i wracając, musimy iść pierwsze co po nasze rzeczy. Czekajcie, bo albo nie może tak być. Dzięki, dobra, więc co słychać? Co słychać? Szykujemy się do ostatecznego starcia z orkami. Musimy wytuć te gady co do jednego. W ogóle jakie misje mi zostały? Uwieziony Milton? Receptura dla Smasha, sama nazywa się Gorges. Walka z piratami. No, misję muszę dostać się do wozu, zdobyć jak najwięcej informacji. Chcę bym porozmawiał z... No dobra, do Wareka musimy wrócić, podróż do Górniczej Doliny. Czegoś cennego. Przepis na potrawkę z Jala, kupię schokar, może coś tam. Więc no już się tam trochę zwężyło. A, to teraz jakby będzie nowe rozdanie, może nowy rozdział to jest. Nie wiem jak to tam, ile tu jest w ogóle rozdziałów, nie wiem. Bo 6 chyba nie ma, z tego co wiem. I się dowiedziałem, to jest jakby na 10 godzin, my już mamy 15 przegrane, ale można to przytryhardować w 10, jeżeli się wszystko tutaj do przodu ładnie zrobi. Smash, czy coś ty chcesz jeszcze ode mnie? Nie, musimy kupić od Gorgesa też właśnie potrawkę, w sensie ten przepis i wszystko, więc no jest co dzisiaj robić. Także no. To znowu ty? Chcesz jeszcze raz? Hannibal nie cierpiał Jusa, a Smash mu przy okazji wspomniał Rzekniszce. Gdy dokładnie wyjaśniłem, o co chodziło, Hannibal nie miał już żadnych wątpliwości, że możesz się przydać. Tak więc masz dużą szansę się wykazać. Jeśli ci się uda, sowita nagroda na pewno cię nie ominie. Orkowie zajmują prawie cały kanion. Mają wielu wojowników i kilku bardzo silnych szamanów. Będzie bardzo ciężko ich pokonać. Osobiście najchętniej bym już stąd odpłynął, ale Hannibal uparł się, żeby ich wykończyć. Przynajmniej jeszcze bardziej się wzbogacimy. Musisz iść do nich i rozejrzeć, co się tam dzieje. Może nawet uda ci się porozmawiać z ich wozem. Dowiedz się jak najwięcej, zwłaszcza ich zamiarów co do nas, piratów. Potem przyjdź i zdaj relację Hannibalowi. Gdybyś miał jakieś problemy, zgłoś się do mnie. Teraz jeszcze jakieś pytania? Na razie chyba nie. Zabieraj swoje rupiecie, a jak wyjdziesz z obozu, przebierz się do ma być twój kamuflaż. Dzięki temu nie wzbudzisz podejrzeń. Oczywiście nie zakładaj tego stroju przy żadnym z chłopaków. Oto klucz do skrzyni. Gdzie są moje rzeczy? A gdzie mają być, do cholery? Skrzyni w mojej chacie. Ruszysz je w końcu po nie? Czemu on ich nam nie mógł podać po prostu? Tak o, by było po sprawie. Dobra, skrzynia. To nie ten kufer, a wolę go nie opierdzielać, bo zaraz mi powie, że żem złodziej. To ładnie, to wszystko teraz trzeba przyciągnąć. Dobra. No dużo też tego nie ma akurat. Dobra. Nie wiem, z kontrolem się dawało szybciej? Z altem. Dobra. Ładnie, teraz weź to wszystko przekopiuj, no ale dużo tego tutaj zaraz to poleci. W sumie nie pamiętam co ja miałem pozakładane, nie? Tak w sensie z amuletów ani... A nie, dwa mam chyba, tak? To nie będzie dużego wyboru. W ogóle mamy jakieś tu rzeczy. Smocze te, to... No teraz poleciało. Żyłka złota. Przydałoby się nauczyć wytapiania tego gówna. Dobra, no jeszcze złodyga bagiennego ziala. Skąd ja tyle tego mam? Dobra. Mruka srebra i tyle. I teraz tak. Aha, bo teraz muszę pozakładać swoje rupiecie.
Amulet życia. Siły. I many był, nie? Tego nie mogę założyć, dobra. W takim wypadku mogę założyć też kuszę. Taką. Cztery ja mam. Masz. I to jest kat chyba, tak? Kata nosiłem. Chyba jo, dobra. Z takich rzeczy to tyle. Dobra. Dzisiaj jest odcinek chyba 20 nawet, tak? Dobra, mam wszystko, więc mogę ruszać dupsko dalej. Z chłopakami tutaj nie mogę bardzo gadać. Bonsowi oddamy ten pierścień. Skipie. Czy coś chcesz? Pokaż. Orkowa zguba. Wielka maczeta, 90 siły, 105 tego. Aha, to jest dwurękę, to nie. A maczeta do jednoręcznej tak samo jest. O. 90 siły potrzeba. My mamy 60 i 20 punktów. To na razie nam się nie uda. Ale ciężka kusza. Trzeba by było coś porozdawać te punkty. Dobra, na razie tyle. Dobra, więc idziemy do obozu orków. Wszystkie drogi tam prowadzą. Oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie. Także no, Borys. Idziemy bonsowi oddać ten i idziemy gadać w obozie orków. Czy coś ktoś jeszcze ma dla nas chyba, ale patrząc po tym dzienniku też questów, mówiąc szczerze, to tam za dużo już ich nie dojdzie nam, nie? Mówiąc szczerze. Tak patrząc, nie? W sensie tam nie ma żadnych teraz dodatkowych tak w ciul. Więc no, dużą część mamy ich, albo zrobioną, albo w dzienniku. No i co? Jest co? To mój amulet. Mam wielkie dzięki. Na dole, w kotlince. Chyba już wiem, dlaczego go tam zgubiłem. Co z nagrodą? Jaką nagrodą? Chyba zależało ci na tym amulecie. A ja muszę zdobyć gotówkę, żeby Borys... A tobie zależy na... Uspokój. Masz rację. To już był ten dialog. Borys posiada tajny schowek, w którym przechowuje swoje skarby. Serio? Tak. Sam próbowałem go znaleźć. Ale bez skutku. Ten schowek musi być gdzieś w tej kotlince, gdzie znalazłeś mój amulet. Właśnie tam, podczas szukania tej cholernej skrytki, pewnie musiałem go upuścić. Dobra. Więc już wiemy, że tam będzie się opłacało nam zejść na dół. No jeżeli Borys tam ma jakieś rzeczy, to nawet spoko. Trochę głośniej bym sobie chyba grę zrobił, bo wydaje mi się, że muzyczka się przyda. Muzyczka dodaje klimatu. Także no, lecimy tutaj na dół z tym do Wareka, tak? Musimy. I na razie chyba Warek tylko nam został, bo z tych zresztą jestem już ugadany, więc Warek pewnie będzie miał... A, i Gorches. Także Gorches nam da ten przepis chyba. Także... A, i będzie trzeba 3 dni chyba odczekać jakoś tak. Znaczy, no widzicie, tam w sumie źle nie zrobiliśmy, że go weźmy wziąć, ale musimy pozbierać inne rzeczy, tam czegoś nam brakowało chyba. Także no, nie wiem, czy teraz rozdziału następnego nie zaczniemy. Czy coś. Także... Że no, pójdźmy do Gorchesa, z nim już gadaliśmy, więc dialog się pominie, bo był na YouTubie nagrany. Ja go też w miarę kojarzę, więc można go przeskipować szybko. Także dobra, myk, Gorches. Dobra. 3 dni były, tak? Czy tam 2? Także za 2 dni się po nie przejdziemy. Także dobra. Narrok, Rendok. Idziemy do Wareka od razu. I zobaczymy, co on nam ma do zaoferowania. Dobra. Tak, wiele się zdarzyło. Już prawie zostałem jednym z piratów, gdy któryś z nich wrobił mnie w morderstwo i zostałem uwięziony. Jednak po kilku dniach mnie uwolnili. Sam Hannibal chciał ze mną rozmawiać. Zaproponował mi układ. Jaki? Uwolnił mnie, a w zamian was, orków, mam szpiegować. Piraci planują zaatakować wasz obóz. Kiedy? To zależy od mojego raportu. Hannibal chce znać wasze siły. To w zasadzie dobrze się składa.
Przywitamy ich jak trzeba. Możesz powiedzieć, że teraz jest najlepsza chwila do ataku. Dobrze. Zaczekaj jeszcze. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Paladyni także chcą się rozprawić z piratami, prawda? Tak. Możemy połączyć siły. Wtedy wybijemy ich co do jednego. Postaram się skontaktować w tej sytuacji z Lordem Hagenem. Przyjdź do mnie jutro. Rozdział 3. Ty no, więc rozdział 3. Co tam, Torbenie? Wyzdrowiałeś już? Aha, no to chyba pozostaje nam iść spać. A co z tym questem? Czy płaciliśmy tego... A gdzie złoto? Właśnie, gdzie mamy złoto? Gdzie nasze złoto jest? Zajebali nam całe złoto? Serio? Ty jesteś Mora. A, pióro sokoła. Mizot jest ork. No i co z tego? Ty dużo chodzić. Jak znaleźć pióro soku, przynieść do Mizota. Po co ci pióro sokoła? Mizot potrzebuje dać coś człowiek. Jak dostać pióro? Nie wiem, ile hajsu straciłem. Więc, no, ładnie. Także nie wiem, dobra, jak jutro mam przyjść, to pójdźmy spać i przyjdźmy jutro, nie? I tyle. Do rana. Czyli tamtego questa jakby nie zrobimy. A, bo pióro sokoła uwięziony Milton. Dobra, więc nam się strasznie dziennik skurczył ogólnie. Aha, tego questa już nie mamy. Porwani mieszkańcy? No nie, to my nawet go nie zrobimy. Więc niestety, tak też to bywa. Lord Hagen tu stoi, łopanie. Siema. Już wszystko uzgodniliśmy. Wkrótce piraci będą gryźć ziemię. Oto nasz plan. Udasz się bezzwłocznie do Hannibala i zdasz mu relację ze zwiadu. Powiesz mu o wielkiej sile i liczbie orkowych wojowników. Jesteśmy pewni, że to tylko podrażni ambicję tego pysznego i zapatrzonego w siebie gbura i tym bardziej skłoni do ataku. Jednak mimochodem możesz napomknąć, że wkrótce część orków opuści obóz. Wtedy będzie najlepszy moment na uderzenie. Ale czy na pewno Hannibal da się tak łatwo podejść? Zobaczymy. Masz jakiś lepszy plan? Chyba nie. W takim razie udaj się do Hannibala. Powiesz, jak zareagował. Tymczasem jednak jeszcze Lord Hagen chce zamienić z tobą słowo. Jak już powiedział wódz, mamy wspólny plan. Te żmije już niedługo stracą cały swój jad. Postaraj się zmylić Hannibala i podsunąć mu to, o czym mówił wódz Warek, gdy zaplanuje atak. My w tym czasie przygotujemy specjalną zasadzkę. Żaden z nich nie wyjdzie z tego żywy. A co jeśli Hannibalowi nie będzie się spieszyło z atakiem? Tego rodzaju człowiek decyzje podejmuje przeważnie pod wpływem impulsów złości i nienawiści. Jeżeli odpowiednio z nim pomówisz, musi zaatakować. Dobrze, przygotuj się do tej rozmowy, ale jestem pewien, że wszystko się uda. W takim razie ruszam do obozu. Przy okazji, przyjmij tę runę teleportacyjną do naszego obozu. Może ci się kiedyś przydać. Dzięki. No właśnie, te runy. A co z tą plagą Beliara, o której wspominał Neoraz? Na razie naszym głównym zmartwieniem... Jak piraci. Czyli jak piratów załatwimy, to on też nam pomoże. Tak wnioskuję. Ale wracając, mamy runę do chaty Neorasa, do obozu orków, do baladynów. Więc nawet spoko. Czyli ruszajmy dupsko. Jednym słowem. To pióro nie wiem, gdzie znajdziemy. Ten hajs mnie martwi, ale chyba się odkuje, no, w takim wypadku, jeżeli oni mi zawinęli kasę, to i tak chyba ten obóz się splądruje piratów po tym ataku i będziemy mieli hajs, nie? No, jeszcze tam ten kanion będzie trzeba tam w dole wszystko posprawdzać, więc no, powinno być w miarę gites, nie? Nie mówię, że nie. Powinno być Dobra, więc tak, wychodzimy stąd w pizdu i zobaczymy, co Hannibal powie.
No, bo tutaj może być ładna bitwa. Ale nie wiem, czy ten rozdział nie będzie zbyt krótki, jeżeli on się nazywa Atak Piratów, coś takiego. Atak na piratów. No tu co jest? O kurwa. Panie Janie, czemu ty? Czemu? Łaj, co? Czemu on mnie tak kurwa najebał? No bo ja... High Grando było tak zwane. No Jezus, teraz będzie mnie... Zamrażał, muszę jakoś od kąt, od boku, żeby on mnie nie trafił. Jak on mi wali kryta, nie? O! Skąd ten szkielet? Z jakiejś plagi, kurwa, Beriara? No, nie mogę mu dać tego. No, widzicie, ile on mi obrażeń zabiera? A ile ja mu? To jest właśnie hit w tej gierce. Dobra, nie leczmy się, bo nie wiem, czy będziemy potrzebowali. A, bo jest właśnie, bo jest nowy rozdział, no tak. Piekielne te pielce. No, mnie, kurwa, muszę się uleczyć, bo będzie mnie wszystko klepać. Nowy rozdział, trzeba się bardziej przygotować. Mam trochę tych miksturek, siły i wszystkiego. I przydałoby się, jak pizda chociaż nie biegał. Dobra. Pirata zbrojka oczywiście. Także trzeci rozdział. Aha, ładnie. Tutaj się szkielety porozpił. Co tu się odpierdala? Co tu się dzieje? Czyżby plagi egipskie wszystkie kurde przeszły? Co jest? No, brzytwiaki. Czemu? Trzymam ubrane, strój. What? Jeszcze się nie zapisałem, co? Czemu on mnie zaatakował? No kurwa! Osłabi mnie ta gra. Zaraz, kurwa. Chore po prostu. No i czemu on mnie trafi? Przecież ja pierdolę, o chujeje. Ja go biję, kurwa, a on nic, nie, kurwa, ni chuja. Pierdolę tą grę czasem, nie? Przecież on jest... No nie możesz, kurwa, wyczarować! Nie, nie chcę mi się nawet z nim walczyć, tak szczerze. Pierdoli mnie to, tak szczerze. Bo jak ja mam się wkurwiać, bo ja go najebałem raz, a... Patrzcie. I on mnie... Ja go chcę napierdolić. To ni chuja, to ni chuja. On zaraz sobie coś w jakiś moment wymyśli, gdzie on będzie mógł wyczarować, nie? Do ściany go najlepiej, kurwa. No, już miałem go odpuścić. Dobra, ale darmowe doświadczenie, jak on te szkielety, wiadomo, zrespi, tylko weź się z nimi potem użeraj. Przecież mam strój pirata, czemu mi bons w ogóle jebnął? Bonsie, co tam się dzieje, murdo, szokobons? Nic, w takim wypadku idziemy. Że oni mi złoto zajebią, to jest w ogóle hit, nie? To jest ewenement. Okradli mnie. Także dobra. Tutaj sobie przejdźmy i zobaczymy, co Hannibal powie. Co nam tutaj zleci. A i tak mi się wydaje, że on nie wiem, czy mnie nie zabije, jak będę mu niepotrzebny. Albo coś, więc no.
końcu mogę zdać ci raport. Co tak długo? Aż tak ciężko się dowiedzieć czegokolwiek od tych psów? Potrzebowałem czasu, ale wiem już wiele. Opowiadaj. Orkowie są bardzo silni i liczni. Wątpi, by udało nam się ich pokonać. Bzdury. Bzdury! Kto napomierał ci takich głupot? Sam widziałem ich. Milcz! Te nędzne kreatury tylko sprawiają wrażenie siły. Ile ich jest w obozie? Około 30. To jednak sporo. Słyszałem, że niedługo część wojowników ma opuścić obóz. Dlaczego? Mają jakieś doroczne święto czy coś takiego. Kiedy mają wyruszyć? Nie wiem. Nie wiesz? Co tu jeszcze robisz? Idź tam i dowiedz się, gdzie i kiedy wybierają się te gnidy. Ja pierdolę. Nie, czekaj, bo tu co jest? Dobra, poszukiwania ten... Złoty Wrót to wiadomo do obozu bandytów. My sobie ten wątek odpuściliśmy w tym momencie i... Mamy jakby inny. Co to, kto tu stoi? Gdzie tu jest w ogóle, kurwa, dostęp, kamienie? Hej ty! Słyszałeś, co się kroi? Podobno Hannibal szykuje się do ataku na orku. Jak to skąd? W końcu jestem prawą ręką Hannibala. Zamknij mordę! Ten atak ma być niedługo. Hannibal wysłał tego frajera, żeby dowiedział się, kiedy część orków opuści obóz. Wtedy ich zaatakujemy. Ale ten szczwany lis chce się jeszcze upewnić. Tak, wysłał jednego z chłopaków do śledzenia tego przybłędy. Hannibal się boi, żeby ten nie zwąchał się z włochatymi. Tak czy owak, szykuje się niezła jatka. No to ładnie. No odpuści mi ten, to chodzenie? Skradanie się, czy nie? No dobra. Dobra. Jak aligator? Co słychać? Szykujemy się do ostatecznego. Musimy wytuć te gady. No dobra, czyli no muszę tutaj zobaczyć, kto jest tym szpiegiem, też mnie interesuje teraz. No, ktoś to musi być, więc niego będzie trzeba odpierdolić. Kurwa, tak blisko zmieniłem ten zbroj. No właśnie, za blisko. No nie pier... A nie, tu. Boże, ty mój aż, kurwa, myślałem, że to nie wiadomo co. Dobra, idziemy w takim bądź wypadku. Myślałem, że za blisko. Dobra. Zbroje to się zmienia tam przy kanionie. Dobra, więc kontynuując. No chyba dzisiaj tych piratów dojedziemy. W ogóle to powinno być chyba dłużej robione, wydaje mi się, że to powinno w innej kolejności trochę te questy być robione. No tam widzicie, że on powiedział, długo cię nie było, a nie było nas chwilę, dosłownie, gdzieś tam dzień, nie? Więc trochę w innej kolejności chyba robię to, bo wydaje mi się, że teraz powinniśmy tam do bandytów iść i z nimi, a jakby trochę w odwrotnej kolejności to zaczęliśmy robić. Albo, nie wiem. No, ale trochę dziwne, nie? Więc no, jakaś lepsza zbrojka by się przydała też, nie? Od orków, więc... To też jest spoko. Kto jest tym szpiegiem teraz? Mnie też interesuje. Gdzieś on będzie pewnie blisko tam się kręcił. Dobra.
Muszę się porozglądać, może akurat na niego trafię. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Co powiedział Hannibal? Wygląda na to, że wszystko poszło dobrze. Jednak martwi mnie mały szczegół. Jaki? Przypadkiem udało mi się podsłuchać rozmowę dwóch piratów. Wspominali coś o jakimś szpiegu, którego ma za mną wysłać Hannibal. Ten szpieg może pokrzyżować nasze plany. Zlikwidowałeś go już? Nie. Skąd mam wiedzieć, gdzie... W takim razie piraci mogą już tu być. Nie, na pewno nie. Musisz szybko go zlikwidować. Jak mam go znaleźć? Nie wiem, ale lepiej pobiegnijmy w okolice bramy do obozu. O, to skapnęli się jak chuj. To może źle to pójść? Możemy to przegrać? Pierdolisz. No. Wagen. Nie no, nie ma ich na razie. Dobra, zapiszę grę, bo nie wiem czego się spodziewać. Jesteśmy. Jest cicho i spokojnie. Tak. Jeśli moje wyczucie mnie nie myli, ten szpieg jest gdzieś tam. Gdzie? Tu? Czemu tak? A stoi ty! Skąd ty to niby wiedziałeś? Najebał mnie, no kurwo! Nie wierzę, po prostu ja pierdolę. No. No idź kurwa! Nie wierzę. Za szybko dialog przeprowadzony. Ja pierdolę, tak mnie ta gra wkurwia czasem. Sami tego zajebać, bo widzę, że to nic nie zmieni. Random mi nie pomoże, nie? Nie powinieneś tu przychodzić. Czemu on mnie bije? No kurwa, no nie wierzę. Ja się z jakimś szpiegiem kurwa nie mogę najebać go. Nie powinieneś tu przychodzić. Kryta bym poprosił kurwa. On mnie bije. Nie, ta gra jest po prostu... Jak kurwa ty blokujesz, a on cię zabija. To jest normalnie kurwa... Pomożesz kurwa randomie? Nie, ja nie wierzę, kurwa, jaki on jest głupi. No teraz to mnie wkurzyłeś. To jest kurwa Lord Hagen, nie? To jest kurwa mem po prostu. Jesteśmy. Jest cicho i spokojnie. Tak. Jeśli moje wyczucie mnie nie myli, ten szpieg jest gdzieś tam. No i mógłbyś tam ruszyć w dupę. Się zbugował, no nie. No kurwa, po prostu, no nie. Pierdolę. Co, ja mam go najebać? Może on się odbuguje. Nie powinieneś tu przychodzić. No kurwa, jak on kryty woli. Co on bije w ogóle? No kurwa, no nie mogę, nie mogę. Mnie to aż rozpierdala taka gierka. Nie powinieneś tu przychodzić. Dobra, widzicie, kurwa, to jest chore, kurwa, jakiś szpieg mnie napierdala. Nie chcę mi się w takie, kurwa... Nie powinieneś tu przychodzić.
rozpierdalające to jest, że on je jednym... Mi, kurwa, kryty nie siadają. No, a mu, kurwa, wszystko, nie? Chodź, kurewko. No, jak zwykle, kurwa, nie? Już mam go na widelcu, to on mi zajebie i... No i, kurwa, tak się... Typowe, kurwa, nie? Typowe kryty nagle zaczynałem. Gothic typowy się odpierdala. Typowy Gothic, kurwa, no nie zabijesz go normalnie, bo kurwa, no nie, bo po prostu mu się zwiększa kryt i chuj. No i pa, on teraz, kurwa, każdy cios kryt, nie. Gra rozjebana, kurwa, po prostu chuj. No kurwa, teraz to... Rozjebie kiedyś tą grę, naprawdę, kurwa, mi się czasem nie chce w to grać, kurwa, jak ja widzę to. Mógłby kryt siąść, kurwa, to ni chuja. Zawsze, kurwa, piachem w oczy. Nie ma czego plądrować, tu nie ma. Nie wiem, czy go miałem zabijać, tak szczerze. Wczytaj. No mam jak leży. Dobra, idziemy do Lorda Hagena, może się odbugował. Dobrze. Teraz możemy spokojnie przygotować zasadzkę. A jeden z moich ludzi włożył ubranie tego szpiega i zda relację Hannibalowi. Musimy uśpić czujność tego lisa. Tymczasem powiedz Warekowi. Nie wiem, czy z niego wyjąłem wszystko. Wyjąłem z niego? Niczego tu dobra, nie znajdę. Dobra, więc tak. Idźmy do Wareka. Zobaczymy, jakie tam przygotowania możemy niby zrobić, bo coś mi się wydaje, że takie średnie. 32 minuty. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić? Wydaje mi się, że tak. No a potem już chyba prosta droga do Złotych Wrót. Trzeba będzie tylko obóz bandytów teraz, nie? Ruszyć. Jakby zajmiemy się piratami, to wyczyścimy, to wiecie, już będzie inaczej. No, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Smizotch, tutaj ten... Aha, Lord Hagen, kurde, zrespił się tutaj. No ładnie. To jest Gothic, dobra. Warek? Wszystko gotowe. Możemy rozpocząć przygotowanie zasadzki. Hannibal chce zaatakować obóz? Tak. Chcę się tylko dowiedzieć, kiedy wojownicy opuszczą obóz. Powiedz mu, że stanie się to za 2 dni rano. Za 2 dni? Tak. Potrzebujemy jeszcze 2 dni na przygotowania. Ale już nadchodzi czas zapłaty tym draniom. Powiesz, że jeden z szamanów wysyła jutro 10 wojowników na rytuał szukania Senny. Co takiego? Nie musisz wiedzieć, co to jest. Ani on nie będzie wiedział. Nie domyśli się niczego. A poza tym, będzie pewien, że sam tego nie wymyśliłeś. W porządku. Ruszaj w drogę, przyjacielu. No dobra. Więc idziemy. Idziemy do dupy. Można by było się... No nie, nie możemy się przespać chyba. Więc ja bym sobie strzelił miksturę. Jakąś chociaż jedną. Także no, zobaczymy, co tutaj się nam wydarzy. Ezekiel. No, także jak widzicie, no tutaj ładnie lecimy na ten moment fajnie z modyfikacją. I wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do końca, nie? Tak powoli, wiadomo, na luzaku, ale już widać chociaż tak cień szans, nie? Żeby tą modyfikację zakończyć, bo już, kurde, niektórzy wątpią pewnie. No, ale wracając, to... No, fajna na razie na tym etapie już modyfikacja, fajnie się tutaj gra w miarę. Nie mówię, że nie, trochę czasem się idzie podirytować, jak właśnie się dzieje tak jak teraz, że mam 0 złota. Praktycznie teraz sobie nic nie kupię, dopóki nie zabijemy piratów i ja ich nie obgrabię ze wszystkiego. No ale wydaje mi się, że potem to już będzie... To już powinno być łatwiutko, nie? No Jezus, kurwa, ja tyle idę. Ja pierdolę. Ja idę tyle i ja nie kontaktuję momentami. Ja kurwa, jak debil. Ja z nim pogadałem, wszystko, cyk. Po czym... Ja pierdolę, nie.
Ja tracę czas tak na odcinkach, bo ja nie wiem, kurwa, nie potrafię czasem pomyśleć, użyć mózgu. Także no, pójdźmy sobie ładnie tam i zmieńmy ubranie. To będzie to jest bardzo ważne, zmienić ubranie, nie? To dużo daje. Także no. Zobaczymy, jak to nam też tam pójdzie. Wszystko. No. Także. No, dzisiaj jak to nagrywam jest 22 grudnia. Wy to, nie wiem, widzicie jeszcze chyba w tym roku, tak mi się wydaje. Że powinniście to jeszcze widzieć. A jeżeli nie, w nowym, to już nie wiem. Trochę na zapas teraz próbuję nagrać, żeby mieć w razie było odcinki. Żeby, wiecie, jak już nagram na zapas, to już będzie chociaż jakaś szansa potem, że to się opublikuje. Że jakoś to będzie, nie? Także, no, zobaczymy. Także, dobra, zapisz grę teraz i zmień ubranie. Bo to jest ważne, by zmienić ubranie przede wszystkim, żeby tutaj no w miarę to wszystko się kleiło w jedną całość. Także tak, z Bonesem nie trzeba gadać, z Szokobonesem, ale trzeba tutaj iść do Hannibala i zobaczymy, co on nam zaoferuje. Jakiś może układzik czy coś, nigdy nie wiadomo. Dobra. Mamy strażników. Strażnik. Dobra. Myk i Hannibalu. Myśmy grę przed Hannibalem, bo nigdy nie wiadomo, czy on nas nie będzie chciał najebać, czy coś. Dowiedziałem się, czego chciałeś. Za dwa dni jeden z szamanów wyrusza z pokoju na doroczne święto. Co to za wyprawa? Święto ducha przodków, czy coś takiego. Już ja im urządzę święto. Na wieki je zapamiętają. Jutro w nocy wybijemy tych psów co do jednego. Jutro w nocy? Przecież wyruszają za dwa dni. Lepiej wybić te sukien koty za jednym razem. Nie będziemy się rozdrabniać. Powiedz Ancylii, aby przygotował ludzi do ataku. Jutro o północy poleje się morze krwi. Dobra, Ancylla gdzieś tam siedzi. No, nie poszło tak, jak chcieliśmy. Ale no, pewnie przegrupują się jakoś orkowie i z baladynami jakoś to zdążą ogarnąć tą sprawę z piratami, bo wydaje mi się, jak nie, to jest lipa. Dość mocna lipa, nie? Się wydarzy. Ale nie, no, wydaje mi się, ogarną chłopaki, że aż tak nie będzie źle. Także, no, zobaczymy. Borys jest Borysik. Dobra, mamy tu cyk, Ancylla. Kurde, jakoś tak brzydko, to tak jakoś ciemno, tak jakoś dziwnie tu jest. Jakoś aż średnio. Ancylla. Hannibal kazał ci przygotować ludzi do ataku. Nie tym tonem, chłopcze. Jakiego ataku? No. A więc jednak, świetnie, wytniemy w pień te poczwary. Kiedy nastąpi atak? Jutro. Długo ostrzymy swój miecz na tę chwilę. Dobra, więc ekspedycja. Dobra, więc poinformowani wszyscy, więc powinniśmy tutaj już, chyba jadka będzie na koniec odcinka. Jakaś ekipa mocna, tutaj będzie tłuczenie się między sobą. Także no, zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Jack Alligator tam. Jacek Alligator czeka, więc dobra. Czyli tak, wracamy tam do dupy. Wracamy. I się okaże, co trzeba zrobić. Czy będziemy z nimi czekać, czy jeszcze coś trzeba im dowieść? Jakieś, nie wiem, driny, czy co? Nie no. Wydaje mi się, że oni się jakoś tutaj odpowiednio na ten moment zdążą przygotować. Chyba, że oni jakieś, nie wiem, tu zasadzki chcieli mieć, no, nie wiem, że się tu, wiecie, oni będą biegli i nagle, wiecie, tu się ziemia pod nimi zarwie, czy coś. Ale nie wiem. To się okaże. Chociaż nie wiem, czy Hannibal tam będzie, albo jakiś może plan mają, że od tyłu ich też,
żeby oni tu będą biegli, nie? Szkodowo atakować ich, a ci ich od dupy strony zaatakują, bo inaczej to ja nie wiem. Tutaj, czy orkowie są mocni, nie? Jeżeli z paladynami, oni nie są też chyba przekonani, piraci nie wiedzą, że jakby ci im pomogą, nie? Rycerze i wszyscy. Będzie ich dwa razy więcej, nie? Więc trochę ich to może zgubić. No, ale wiadomo. Różnie to bywa. I teraz tak. Do Lorda Hagena. Tu chłopaki się jeszcze nie chcą odzywać. Torben ani ten. Pewnie to w czwartym rozdziale dopiero czy coś. Albo zobaczymy, czy jest czwarty rozdział w ogóle. Hannibal zaatakuje już jutro o północy. Dlaczego jutro? Nie uwierzył ci? Uwierzył, ale chce uderzyć na wszystkich orków. Tym lepiej. Zapłaci za swoją głupotę. Damy mu niezłą nauczkę. Doskonale, Mora. Ciężki pancerz najemnika. Bitwy dla całego obozu. Ty też dobrze się przygotuj do walki. Naostrz swój miecz i wzmocnij pancerz. Poza tym nasz najwyższy szaman Montezuma prosił, abyś odwiedził go przed walką. Ma dla ciebie coś specjalnego. Co to takiego? Nie wiem. Ale jak wejdę do świątyni? Od dziś masz moje pozwolenie. Pamiętaj tylko o godnym zachowaniu. Oczywiście. Potem spotkamy się tu wieczorem i zaczekamy na piratów. No dobra, czyli wieczorem. Jak ta zbroja wygląda? O Jezus, to już jest kot chyba. Zawsze tą zbroję lubiłem najemników, no to jest wiadomo, przerobiona na najemnika orków. Ale no zawsze była kot, nie? Czy mi się podobała. Ale dobra, więc tutaj idźmy. I co nam strażnik powie? Nic nie powie. Możemy sobie przejść. Kurde, jak tu horszak. No ja teraz tak, tam są drzwi, tu są drzwi. Dobra, tędy pójdziemy. Pozwiedzamy sobie wszystko. Chyba są większe korytarze, tak? Nie, czy to... No bo to tak samo wygląda. Zajebiemy te mikstury. Tu są? O, jo! A kerszak? Archszak? Hej, niech duch przodków cię prowadzi. Dobra. Niech duch przodków będzie z tobą. Dobra. No, koferek tutaj, zobaczymy, czy oni nas nie najebią, jak go otworzymy. Runa, mędzurki, no dobra, tej tu w miarę fajne rzeczy. Pod piedestał. Nie potrafię tego przeczytać. Duch przodków, część trzecia. Dobra, to nie tu. Z tego wynika, no jakiś zwój. Dobra, pozbieramy sobie rzeczy. Bo nie wiem, czy potem tu przyjdziemy, ty, w ogóle, nie? Kiedykolwiek. No chyba przyjdziemy. No, więc to było tu. Więc lekko się jebnęliśmy. Chociaż wiecie, no oni się jakoś podzieli. Tu jest większy, tak właśnie. Mikstura taka. Teraz tutaj coś jest, nie? To tutaj było więcej. Ta, bo tu jest taka ta, nie? Taka ta dro. Sztuka walki. Dobra. Achron. Dobra, oni nie chcą ze mną gadać, śmiecie, no kurde. Jak to jest? Nie wiem, czy coś na YouTubie będzie widać, więc chyba sobie pochodnie zaraz odpalę. Pierwsze żywotności, 40 punktów zdrowia. Jezus Maria, to ja mam tu jakieś many do dupy założony. No, widzicie, ile mam HP? 320. No to już się powoli zaczyna jakaś chociaż liczba robić, że wiem, że się obronię chociaż, nie? Pod tym względem, dobra. Mateza... Sam jest Matezomu. Miałem przyjść do ciebie. Tak. Mam coś, co pomoże ci w nadchodzącej bitwie. Co to takiego? Pergamin, dzięki któremu nauczysz się sztuki regeneracji. O kurwa. Sztuki regeneracji życia. Ja pierdolę. Twoja energia życiowa będzie się samoistnie odnawiała. Oczywiście nie oznacza to nieśmiertelności. To ładnie. Klasa. Z pewnością się przyda w nadchodzącej bitwie. A czy ty, najwyższy szamanie, weźmiesz udział w bitwie? Nie, Mora. Walkę pozostawiam wojownikom. Tak jesteś pewien zwycięstwa? Nie jestem pewien, ale mocno w to wierzę. Poza tym, gdyby
odpocznij. Nie omieszkam tego uczynić. Dobra, czyli pergamin. Tam jest jakiś. Nauka, regeneracja życia, no. Czyli klasa, czyli se... Wraca mi HP? No ja coś tam powoli się regeneruje. Oświecenia, many i punktów życia. No jakieś tu pierścienie są. W miarę, więc dobra, idziemy. Do wieczora, tak? Ma być gotowy na jutro wieczorem. Do następnego wieczora jakby, tak? O to chodzi. Bo dzisiaj jest dzień 29. Czyli pewnie wykorzystali to, że tą opcję, nie? Żebyśmy mogli ją użyć. No tutaj ten posąg, to ja nie wiem po co jest. Chyba tylko, żeby zasłonić. Tako wstawiony. Albo bajerek ktoś miał po prostu. Se zażyczył. Dobra, więc pójdziemy tutaj do chatki. Się przyśpimy. I tyle. Dobra. I... Do wieczora, czy tam do następnego wieczora, tak? To jest... A nie, do północy, tak? Kurwa, no nie wiem. Do następnego wieczora, dobra. Jutro wieczorem, tak, do jutra, do wieczora. A tu? I co? Dobra. Nie to. Jutro wieczorem mam być gotowy na bitwę i stawić się przed namiotem wodza, no. Czyli jeszcze jeden dzień. Który dzień? Ale to dzisiaj jest, kurde, czemu tak? Przecież pisało do wieczora. Do następnego. No, dobra. Myk, myk, myk. Teraz to. Nadchodzi czas bitwy. Bojownicy już zajmują swoje pozycje. Wszyscy są gotowi do walki. Ty też jesteś gotowy, Mora? Oczywiście. Doskonale. Zaraz przeniesiemy się na małe wzniesienie, żeby lepiej obserwować teren przed obozem. Zaczekamy tu, aż zjawią się piraci. Jesteś pewien, że uderzą właśnie dziś? Tak. Hannibal, Ancilla i reszta szpalą się do walki. Bardzo dobrze. Nadzieją się na naszych wojowników. No to my będziemy to oglądać, tak? Z bliska. Nie będziemy w tym uczestniczyć chyba. Zdaje się, że już są. Słyszę, jak Hannibal wydaje ostatnie rozkazy. A więc... Czas na bitwę! Gdy piraci ruszą, użyj rogu, by wezwać paladynów. Dobra. Jest filmik nawet. Załatwi, robią sobie krzywdę! O kurwa. Czemu... Czemu oni się na mnie zrzucili wszyscy? Co jest, kurwa? Ja pierdolę. No, przecież... Ja pierdolę, serio? Serio, ta gierka jest tak spierdolona, że mi nawet nie da zapisać... Nie, kurwa, ja muszę od nowa to wszystko. A, idź pan w chuj. Czemu się oni na mnie rzucili w ogóle? Kurwa, w ogóle. Chociaż zapis jakiś muszę zrobić. No tu testę zrobię, o. W razie w oficerze, kurwa, ciężko tu. W ogóle miałem pół HP od razu. Zajebiście w ogóle. Czemu na mnie? Czemu tak mało? Jeden... Czemu tak jest? Co jest? Nie daj się!
Kurwa, co jest? Czytaj. Oni mają czarnych magów w ogóle. Ja pierdolę. Co jest? Kurwa, co tu się stało? Co, my musimy przetrwać to, czy co? No ja pierdolę, przecież to już widzę, nie chcę mi się nawet kurwa w tą modyfikację dalej grać, nie? Jak ja widzę taką manianę, że odpierdolili, nie? Czas bitwy. Nie wezwałem posiłków i przez to piraci zyskali dużą przewagę. Poza tym czuję się... To chyba koniec. Jak ja mam kurwa muszę otworzyć ekwipunek. A to ja muszę to jakby wczytać. Dobra, i oni mnie nie atakują wtedy. Gdzie jest ten róg, kurwa? I dziennik przeczytajmy. Lepiej było tu nie przychodzić. To musiało boleć. Niech to tego chciał. To musiało boleć. Dobra. Gdzie są kurwa ci magowie? Halo magowie. Mi zajebał od razu. Na czym to kurwa polega? To ja nie wiem. A, pokaż mu. Spierdalać trzeba. To i tyle. Ja nie wiem, jak ja mam ich niby zajebać. Czas bitwy. Muszę ich jak najszybciej zabić. Magów, kurwa. Trzech sojuszników zabito. Pokaż, co jest w ogóle. Bitwa powoli staje się przegrana? Zabiłem czarnych magów dość szybko i bitwa stała się praktycznie przegrana. Poza tym czuję się jak wytamiec moc. To chyba koniec. Jak ja mam... w ogóle... Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, naprawdę. Mnie aż rozpięło. Tak, to jest to. To jest w ogóle jakiś pojebany kurwa moment w grze. W ogóle... Ja muszę... Dobra. Zapisz teraz najważniejsze. Jak ja mam tych magów zabić? To mnie też interesuje, bo... Bo jakby fajnie zrobili... Nie daj się! Chłopaków wyjebało. Czas bitwy. I teraz, kurwa. Ciekawe, czy ja przeżyłem. Czas bitwy, ja pierdolę. Dobra. Regeneracja, kurwa. Chuja, nie regeneracja. Nawet złota nie ma? Hmm. Chyba wezmę sobie nawet twoją broń. To już koniec, śmieciu! Chyba wezmę sobie twoją broń. Garondzie, Garund... A. Ładna bitwa, co? Pierdolę, ten odcinek przejdzie do mema. No, z kim ja mam to zagadać?
Dobra, Rendok. Niczego tu nie znajdę. Pozbierajmy te rzeczy, bo kurwa jestem na razie w dramatycznej sytuacji, kurwa, w ogóle ekonomicznej. Niczego tu nie znajdę. Muszę to wszystko posprzedawać, żeby chyba kurwa mieć hajs, żeby mieć mikstury. Niczego tu nie znajdę. O kurwa, green. Jak ja nic nie widzę, kurwa, daj mi pochodnie chociaż. Ja pierdolę. Najgorsze gówno, co w życiu widziałem, żeby ktoś kurwa zrobił. Green, no zajebiście umarłeś. Nie masz. Wezmę twoją broń na przechowanie. Hank, piła. Diego. Chwila. No. Mogę po. Kurwa, ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jak to jest możliwe, że takie rzeczy się odpierdalają w tej modyfikacji, nie? No to. Ucho Crispo. No kurwa, nie chcę, kurwa, nie chcę mi się nawet kurwa grać w tą grę, no ja pierdolę. No nie, no kurwa. Ja pierdolę, nie. Stanęli sobie wokół czarnego maga i chuj. Dobra, nie, kurwa, nie, to nie. Pierdolę, kurwa, taką robotę. Fajnie, hajsik, że pozbieraliśmy, kurwa. Co, i Wulfgar zginął, ja pierdolę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. No. Lord Hagen, kurwa, teraz. Same jaja. No, że Wulfgar zginie, no kurwa. Nic tu nie ma. Zaraz wyjdzie, że za dużo naszych zginęło. Ancilla, o, ma naszą kasę. Śmieć. No już chociaż hajs mam, nie? No dawaj, kurwa, mi tu hajsik po 100. Ładnie, dobra. Myk, myk, myk. Potężny mściciel. No, gówno, a nie mściciel, ja pierdolę. Dobra, szeroki miecz. Hagen tu leży, tak? Niestety. Padł. Teraz do kogo z tym trzeba iść? Jak tu się Hagen wyjebał, no to ładnie. Że oni się tu ukryją, to w ogóle hit jest, nie? Wybiegli się stąd. Fajnie, że te filmiki ponagrywane, wszystko, ale... No tak średnio, średnio, nie? Że oni nam HP zabierali. Ktoś chyba... Ktoś chciał zrobić zajebistą rzecz, ale mu nie do końca wyszło. No, Gorn, tutaj nasza ekipa. Stoi. Miecz Paladyna. Więc tu gdzieś będzie, no wiadomo, nasz szefuncio. Okurn orkowy ten. Narrok. Godar. Warek. Zwyciężyliśmy Nora. Piraci zostali pokonani. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Co masz na myśli? Jak zapewne zauważyłeś, podczas walki... No, on miał oddać, no. Z tego wynika. Hagen przez całe życie służył Nidusowi. Spotkała go bohaterska śmierć. Wiem o tym, Mora. Przekażę moim orkom, aby jego ciało pochowali w godnym miejscu. Poza tym jest jeszcze coś. Tak? Zaraz po rozpoczęciu bitwy, gdy tylko piraci zorientowali się, że wpadli w zasadzkę, uciekł ich przywódca wraz z dwoma piratami. Tak, też to zauważyłem. Hannibal okazał się tchórzliwym szczurem. Gdy znalazł się w niebezpieczeństwie, opuścił swych ludzi, zostawiając ich na pewną śmierć. Musimy odnaleźć tego łotra. Raczej będzie to niemożliwe. Dlaczego? Szpiegując piratów, słyszałem o statku zacumowanym gdzieś w pobliżu. A także o wyspie niedaleko stąd, gdzie piraci mają swoją bazę. Zapewne tam udał się Hannibal wraz ze swoimi ludźmi. Rozumiem. Najlepiej jednak udaj się do ich obozu i sprawdź, co się tam dzieje. Zapewne są tam jeszcze jakieś niedobitki piratów. Trzeba się nimi zająć. Jednak wszystko wskazuje na to, że problem piratów został rozwiązany. To także twoja wielka zasługa, Mora.
Ale zaraz. Widzę, że biegnie ku nam strasznie zdyszany paladyn. Mhm. Nic tu nie ma. Nie wiem, kurwa, paladyn jest. O. Ej, ty. Bezimienny bohaterze. Nieszczęście. Musisz wracać do obozu. Ty i wszyscy paladyni. Co się stało? Nasz obóz zaatakowała potężna armia nieumarłych. Jeśli szybko nie przyjdziemy z odsieczą, wszyscy zginą. Lord André kazał mi bezzwłocznie powiadomić o tym Lorda Hagena. Jednak nigdzie go tu nie widzę. Lord Hagen zginął. Oddział paladynów także tu został zaatakowany przez potężny oddział nieumarłych. To straszne nieszczęście. Ale musimy biec na odsiecz naszym braciom. Oczywiście. Ale najpierw porozmawiajmy z kapitanem Gerondem. Tak jest. Kurwa. Wyjdzie z tego dwugodzinny odcinek, nie? Bo na pół podzielę. Musisz jak najszybciej dotrzeć do obozu i pomóc w walce swym braciom. My tymczasem zajmiemy się przywróceniem ładu w obozie. Niestety, nie możemy ruszyć z odsieczą. Jak to? Musimy im pomóc. Lord Hagen na pewno. Lord Hagen nie żyje. A moi ludzie są wyczerpani długą walką. Potrzebujemy trochę czasu na opatrzenie ran i wzmocnienie sił. Jeśli czujesz się na siłach, możesz jednak wesprzeć walczących i powiadomić o naszym rychłym przybyciu. Sądzę, że to najlepsze rozwiązanie. Tak, chyba tak. Postaram się jak najszybciej dostać do obozu. No dobra, to ładnie. Dobra, kontynuujmy nasz bieg. W takim wypadku musimy im sami pomóc, że nie mamy się nawet czym leczyć, ani chuj. No, tak średnio. Ale dobra. Więc tak, biegnijmy. Najwyżej to podzielę na dwa party czy coś, bo widzę, że tutaj się mocna jatka szykuje, kolejna, a nie chcę przerywać w tym momencie. To już dobra. No to ładnie. Wygraliśmy? Lee? Halo? No ładnie mnie najebali. Typowe, kurwa. Wszystko się rzuca na ciebie. Dobra, więc pójdźmy. Zacznijmy jakoś to, kurde, na spokojnie powymijać te potwory, bo inaczej to nie mamy szans. Dobra. Odłóż broń! Spryciarz! No szkurwa, czemu mnie do... Jedna bestia mnie... Witaj, generale. No, koniec, stop! No, koniec, stop! Bestio! Tak, odnieśliśmy zwycięstwo, choć zostało ono okupione śmiercią Lorda Hagena. To straszna strata. Lord Hagen był wielkim szlachetnym wojownikiem, ale też bardzo cieszą się ze zwycięstwa. Śmierć Lorda Hagena nie jest daremna, a ekspedycja zakończyła się sukcesem. Ale co z pozostałymi paladynami? Byli wyczerpani po walce i potrzebowali czasu na dojście do siebie, ale zdaje się, że przybyli właśnie do obozu. Ku nam zbliża się kapitan Garot. Wierzyć. Generał Lee? Tak, we własnej osobie. Jak się zdaje, przybyliśmy w samą porę. Całe szczęście. Niestety nie mogliśmy przybyć wcześniej. Ale jak to się stało, że w ogóle tu przybyliście? Zaraz to objaśnię. Już od jakiegoś czasu dochodziły mnie niepokojące wieści płynące z tej krainy. Sam postanowiłem dokładnie zbadać te doniesienia,
Tym bardziej, że w Koriny zawsze było bardzo niespokojnie. To tygiel tętniący łatwo wymykającą się spod kontroli magią oraz miejsce ludzkich i boskich. Zresztą, jak zapewne pamiętasz, sam mogłem się o tym przekonać, przebywając na zesłaniu w kolonii górniczej. Tak, pamiętam. Dlatego zebrałem swych najlepszych ludzi i tu przybyłem, chcąc pomóc wam w walce. Jednak jak słyszę, piraci już zostali pokonani, więc nasza obecność chyba już nie jest konieczna. Piraci zostali pokonani, jednak ich przywódcy Hannibal... Zbiegł? Dokąd? Najprawdopodobniej na małą wyspę niedaleko stąd. Z tego, co kiedyś usłyszałem od jednego pirata, Hannibal ma tam swoją bazę. Rozumiem. Będziemy więc musieli trzymać się na baczności. Poza tym, pomimo rozbicia piratów w Jarkendarze, mamy do czynienia... Ten atak na obóz to jeden z jej przejawów? Zgadza się. Co wiesz na temat tej plagi? Do tej pory udało mi się ustalić, że pomioty tej plagi zaczęły się pojawiać jakiś czas temu w związku z pojawieniem się pewnej pradawnej tabliczki. Od tamtej pory Christian uważa się, że może to mieć związek ze starożytnym skarbcem Krypt. Ten skarbiec zwie się Złotymi Wrotami. Być może Beliar chce go odnaleźć i ograbić poprzez swych sługusów. Już jakiś czas temu jeden z nich, Krug, naruszył spokój świątyni Adenosa. Rozumiem. Sprawa wygląda na poważną. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, aby wyjaśnić sprawę Złotych Wrót i być może zdobyć broń. Zanim to nastąpi, nie muszę wpierw sam dokładnie rozeznać się w związku ze śmiercią Lorda Hagena. Oczywiście, generale. Musimy doprowadzić ją do szczęśliwego końca. Całe szczęście, przybyli tu ze mną moi najlepsi ludzie. Znam ich jeszcze z czasów, zanim zostałem uwikłany. Razem możemy dokonać wiele. Nie wątpię. Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dalszą pomoc. Myślę nawet, że wiem, co powinniśmy dalej zrobić. Co takiego? Piraci zostali pokonani, ale zapewne część z nich została w obozie. Dobrze byłoby się nimi zająć. Miałem to samo proponować. Zdecydowanie powinniśmy do końca rozprawić się z tymi oprychami. Razem ze swoimi ludźmi jestem gotów tam wy... Doskonale. Ruszajcie. Wybijcie do końca te wszy i zajmijcie ich obóz, na wypadek gdyby. Tak jest. A ty, przyjacielu, po ukończeniu tej misji wróć do mnie. A przy okazji mam pytanie. Możesz mi wyjaśnić, co w naszym obozie robił orkowie? Widziałem, że pomagali nam w walce z demonami, ale... To długa historia. Lord Hagen i wódz orków zdecydowali zawrzeć sojusz przeciw piratom. Ci orkowie nie wyznają Beliara i są przyjaciółmi ludzi. Ciekawe. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Pochodzą z odległej krainy Nachdoru i tu krzewią swoje zwyczaje. Możesz od... To dobry pomysł. Pomyślę o tym. Teraz udajcie się do obozu piratów. Dobra, także wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.